co pan ostatnio robił ciekawego? Co się z panem działo ostatnio? Znaczy zawodowo, tak? No teraz jadę w przyszłym tygodniu na premierę swojego filmu do Wiednia, także jestem ciekawy, co tam wyszło. To był film dotyczący, którego premiera będzie przed Mistrzostwami Świata w piłce nożnej, bo chodzi o korupcję, chodzi o przetargi, chodzi o handel piłkarzami i tak dalej, i tak dalej. No i zobaczymy, co to będzie. To jest taki mój ostatni film, który robiłem, tylko robiłem poza granicami Polski. A w tej chwili no, jestem jeszcze aktywny kryminalnie, bo biorę udział w filmie, w serialu pod tytułem Sprawiedliwi Wydział Kryminalny. I to też zapowiadało się, że będziemy to robić, nie wiem, rok, dwa sezony, a to już chyba w tej chwili rozpoczniemy sezon 14. I to jest 6. rok pracy i mojej jazdy między Warszawą a Wrocławiem. A tam gram naczelnika Wydziału Kryminalnego, czyli w kryminalnych był komisarz, a tu naczelnik, także jakiś awans, ale degradacja w sensie zadań aktorskich, bo rola jest nieco pomniejszona. A gdyby na przykład kryminalni mieli wrócić, zgodziłby się pan zagrać? No pewnie, zależy w jakiej formie to by się odbyło, ale Maciek Zakościelny jest jeszcze w pełni sprawny, ja też sobie daję radę. Magda pewnie wyraziłaby ochotę i tak kilka razy zresztą podchodzono do tego tematu. Niestety gdzieś tam się w kuluarach to rozeszło i no może jeszcze wrócą. No może jeszcze wrócą, a tymczasem wróciła Magda Szejbel w podręczniku do WOS-u w kostiumie z kryminalnych, galowym, tak właśnie. Jeszcze dzisiaj Magdy nie widziałem, ciekawy jestem. Ciekawa jestem, co ona powie na to, jako przykład polskiej policjantki normalnie. No szkoda, że nie wiedziałem, bo też bym założył, jeszcze mam kurtkę komisarza Zawady, także pewnie wystąpił w trochę innej skórze niż ta.